idą wakacje, a chyba też zbliżają się już trochę wybory. Jarosław Kaczyński porusza temat LGBT. Ten temat wjeżdża, no, prawie jak Donald Tusk na białym koniu. Sprytne ze strony prezesa, czy nie? No to bardzo sprytny, ponieważ oczywiście teraz wszyscy rozmawiamy o LGBT, a nie rozmawiamy o tym, co oni tam wymyślili w tych kamieniach milowych Krajowego Planu Odbudowy, który się nie dość, że pięknie marketingowo nazywa, to jeszcze pięknie marketingowo nazwali to kamieniami milowymi i wyszło, że to oni sami to wszystko wymyślili, w związku z czym trzeba wymyślić coś jeszcze mocniejszego, żeby nie rozmawiać o tym, że nasi polscy politycy Prawa i Sprawiedliwości, superpatriotycznej narodowej partii, która tak odmienia przez przypadki te słowa, poszli do pani von der Leyen i przedstawili gigantyczny dokument wszystkiego, co oni oddadzą w zamian za te pieniądze, które potencjalnie ich zdaniem mogą pomóc im w wygraniu kolejnej kadencji. No więc co, trzeba szybko rzucić kartę LGBT i nagle wszyscy rozmawiamy o tym, że Jarosław Kaczyński jest homofobem. No ale dobrze, ale co jest takiego złego w tych kamieniach milowych, oprócz tego, że politycy rzeczywiście Prawa i Sprawiedliwości nie mogą stwierdzać się, co w nich jest, bo widać, że jedni trochę przeczytali, inni nie czytali. Nie. To tam duży. Tam jest mnóstwo zapisów. Znaczy, po pierwsze należy zacząć od tego, że myśmy się rzucili na te kamienie milowe, nie będąc świadomymi, że to wymyśliło Prawo i Sprawiedliwość. To znaczy, na początku, jak to zobaczyliśmy, to byliśmy przekonani, że to Unia Europejska złożyła swoją listę żądań. Tymczasem to było tak, że oni, tak jak w porachunkach w Małym Tokio, była taka scenka, że zhańbiony członek jakuzy przyszedł do szefa i w ramach przeprosin odciął sobie palec i go zaoferował. To mniej więcej ta scenka się odbyła w przypadku składania tych kamieni milowych. Tam jest mnóstwo zmian, przede wszystkim wszystkie te rzeczy, które nas dotyczą w Fit for 55 nadchodzącym, to tam już są częściowo zapisane. Tam jest zapisane też oskładkowanie umów, zrównanie wszystkich umów, gdzie to jest u nas gigantyczna różnica pomiędzy tym, kto jak jest zatrudniony, oni chcą to wyrównać. Tam jest też oczywiście informacja o tym, że będziemy szli w stronę jednak zwiększania wieku emerytalnego na wzór unijny, na średnią unijną. Tam jest również zmiana regulaminów Sejmu. Tam jest mnóstwo innych takich zapisów, które sprawiają, że zastanawiające jest, jak polski rząd mógł się w ogóle zgodzić na oddanie tylu działek suwerenności, tylko dlatego, żeby się przypodobać. No i mówię, używanie w tym momencie jakiegokolwiek tematu zastępczego, gdy mamy kryzys węglowy, kryzys paliwowy i jeszcze kryzys unijny związany z tym, że Unia Europejska cały czas nam pieniędzy nie daje. I to nie tylko tych KPO, ale też nie daje nam tych pierwotnie, wstępnie jakoś tam zapowiadanych, żebyśmy my sobie radzili jakoś z tym kryzysem uchodźczym, no jest groteską, ale jest taką groteską, co do której ja wiem, że duża część mediów i duża część polityków chętnie w to pójdzie. Na przykład politycy lewicy chętnie w to idą. Ja wracam do tych kamieni milowych, czy też jak to niektórzy mówią, kamieni u szyi. Skąd to przekonanie, żeby właśnie sobie wieszać takie kamienie, że to polski rząd miałby, no bo wiemy, że Bruksela naciskała na polski rząd w sprawie Izby Dyscyplinarnej, w sprawie praworządności, w sprawie sądownictwa, więc skąd to przekonanie, że to Mateusz Morawiecki i jego ludzie pojechali do Brukseli i powiedzieli, no to my tutaj mamy listę rzeczy, które zrobimy. A nie, to Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości w jednym z wywiadów. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości w jednym z wywiadów powiedział, że nie, to są nasze przecież. Te kamienie milowe sami sobie wymyśliliśmy. Tak? Także, znaczy nie. A on tam mówił w sprawie, że tak powiem, tego, co mówił Zbigniew Ziobro o tych opłatach i dopłatach, znaczy o tych opłatach za pojazdy spalinowe, za rejestrację i później użytkowanie. Tak, to też, no jasne. Bo one są rzeczywiście niejasne i one są takie, że można je interpretować na różne sposoby. Tak. I oczywiście że Unia Europejska miała ogromne pretensje o istnienie Izby Dyscyplinarnej w takim kształcie. Ja również miałem ogromne pretensje o istnienie Izby Dyscyplinarnej w takim kształcie. Co prawda nie byłem w Sejmie wtedy, kiedy ona powstawała, więc nie miałem możliwości głosowania przeciwko, ale faktycznie tworzenie w sądownictwie sądu partyjnego jest absolutnie niedopuszczalne i tutaj to akurat stoimy, powiedzmy, po dobrej stronie. Natomiast to, że Unia Europejska od tego uzależnia jakiekolwiek wypłaty, no jest już czymś, co jest przekroczeniem pewnych zasad i pewnych umów.
my się z Unią Europejską nie dogadywaliśmy na oddawanie części naszej suwerenności. Ja się nie zgadzam z Prawem i Sprawiedliwością i będę głosował przeciwko. Natomiast nie zgadzam się też, żeby pani von der Leyen dyktowała nam to, jak u nas ma wyglądać prawo. Tak samo jak nie zgadzam się na to, żeby jakaś sędzina tam z Hiszpanii czy Portugalii dyktowała nam, że mamy zamknąć kopalnię w Turowie. Po prostu, zwyczajnie uważam, że nie na tym miały polegać nasze międzynarodowe umowy. Te umowy powinny wyglądać zupełnie inaczej, a Unia Europejska nigdy nie powinna dążyć do tego, żeby przejąć albo żeby jakkolwiek dyktować prawa w Polsce, ani w ogóle w żadnym innym kraju. To ale, się po prostu nigdy ale nie panie powinno pośle, na to się zgodził Mateusz Morawiecki, pojechał do tak, Brukseli. Mówiliśmy o tym. Zgodził się polski premier, to nie jest tak, że Bruksela. Tak. Zgodził się polski premier. Jak pani pamięta, tam w lipcu wtedy, jak on wracał, potem była taka seria billboardów, 770 miliardów dla Polski, rekord, ze wszystkich państw dostaniemy najwięcej. I my mówiliśmy wtedy, że tak, po pierwsze, to duża część tych pieniędzy to jest kredyt, który będzie spłacany przez 35 lat. Więc jest duża szansa, że ci politycy, co dzisiaj to podpisują, to oni już nie będą żyli, a my nadal będziemy to spłacać. No tak, ale tych kredytów, panie pośle, kredytów i grantów, bo tam są część rzeczywiście jest w grantach, część w kredytach, też potrzebujemy tego, znaczy potrzebujemy po prostu tych pieniędzy w tej chwili. Ale to nie ma, nie, to tak nie działa. Potrzebujemy i co my z tymi pieniędzmi zrobimy? Ponieważ my cały czas jeszcze dyskutujemy o walce z inflacją. Cały czas dyskutujemy o tym, że rośnie cena paliwa, rośnie cena węgla. Na wzrost ceny węgla państwo Prawa i Sprawiedliwości miało odpowiedź taką, że ustaliło stałe ceny i stałe dopłaty, co się oczywiście na za chwilę odbije czkawką przeciwko nim. I wiemy o tym doskonale, bo znamy już takie przypadki z historii. Na drogie ceny paliwa od dzisiaj okazuje się, że jak pani się tam zapisze na stałego klienta firmy Orlen, to będzie pani miała 40 groszy mniej na litrze. Czyli da się obniżyć cenę paliwa, tylko nie dla wszystkich. A dlaczego nie dla wszystkich i dlaczego nie od razu? No jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Potem Orlen okazuje się mieć rekordowe zyski, tylko że rekordowe zyski Orlenu oznacza, że my najwięcej zapłaciliśmy Orlenowi. A tak nie powinno być w momencie, gdy jesteśmy w kryzysie. Gdy my rozmawiamy o ustawie typu tanie paliwo czy tani węgiel, czyli odpodatkowanie maksymalne tych surowców, no to Prawo i Sprawiedliwość w ogóle na to nie zwraca uwagi. Jedyne co zrobiło, to chwilowo obniżyło VAT na paliwo. I właściwie na tym zakończyli swoją działalność, jeżeli chodzi o to, a mogliby zrobić dużo więcej. Nasza ustawa tanie paliwo, ustawa Konfederacji, likwidowała dwa podatki, które Prawo i Sprawiedliwość samo wprowadziło w swojej pierwszej kadencji, czyli opłatę paliwową, opłatę emisyjną. Plus jeszcze oczywiście tam zniża akcyzę i obniża VAT na stałe. To by pozwoliło no dobrze, dzisiaj na przykład złotówkę mniej za litr. To byłby duży skok. No, złotówka za litr to byłby duży skok, no ale z drugiej strony węgiel 900 parę, 950. Parę groszy, czyli utrzymane na tym poziomie, na którym były tak mniej więcej w ubiegłym roku te ceny, no jednak coś tam próbują robić. No tak, znaczy oni pokazują, że coś próbują robić, to znaczy swojemu elektoratowi, tak jak było w przypadku tarczy antykryzysowej. Najpierw kryzys wywołali, dodrukowali trochę pieniędzy, a następnie stworzyli tarczę antykryzysową, czym pokazali swojemu elektoratowi, że coś robią. No i teraz tak to trwa, tak to cały czas nie jest. No, ale pani pośle, no też nie mamy problemu z bezrobociem, no to prawda, a nie, że... nie, to bezrobocie to jest kolejna rzecz. Bezrobocie to jest coś, czym Prawo i Sprawiedliwość się od samego początku chwali, tymczasem oni na to bezrobocie nie za bardzo mają wpływ. To wynika z tego, że my jesteśmy krajem wciąż taniego pracownika. Tańszego pracownika niż w Europie. No tak, tylko panie pośle, no jak przyszedł kryzys ten koronawirusowy, wiemy co się działo, wiemy jak były zamykane różne działalności gospodarcze, wiemy jak przestawały działać restauracje, hotele, no to jednak tym, że tak powiem, rzutem tych pieniędzy z tego planu wtedy ratunkowego, no jednak udało się uratować te miejsca pracy. No, po części udało się uratować, część zbankrutowała. W przypadku na przykład polskiej branży fitness, to jest coś takiego jak Federacja Fitness i ona w tym momencie występuje w procesie zbiorowym przeciwko
rządowi polskiemu, ponieważ tam jest taka dana mówiąca o tym, że tam chyba 16 czy 17% jedynie takich firm otrzymało jakiekolwiek dofinansowania, a prowadzenie tych działalności to jest gigantyczny koszt. Zbankrutowanych restauracji, pubów i tak dalej jest całe mnóstwo. O szkole moglibyśmy zrobić osobny program, jakie są efekty tego, że szkoła była zamknięta przez 2 lata. Więc tak jak mówię, najpierw wywołali kryzys i sobie palcem pokazali, które firmy nie mogą pracować, bo tak sobie oni to wyobrazili. Ja przypomnę, że najpierw na przykład sobie wyobrazili, że trzeba zamknąć lasy i parki i nie wolno na spacer pójść, a następnie stwierdzili, że już tylko w pubach i restauracjach nie wolno się spotykać. Gdyby tego nie zrobili, gdyby potraktowali to tak, jak na przykład Szwecja to potraktowała, to nie dość, że mielibyśmy zgonów pewnie dużo mniej, tych nadmiarowych zdecydowanie, co widać po szwedzkich wynikach, to jeszcze w dodatku mielibyśmy mniej zbankrutowanych firm i może nie trzeba było by dodrukować 220 miliardów złotych, które zostały wepchnięte na rynek, które bezpośrednio właściwie wpłynęły na to, że dzisiaj mamy tak gigantyczną inflację akurat w Polsce. Bo wszystkie państwa coś robiły, żeby walczyć z tym kryzysem koronawirusowym. Natomiast akurat w Polsce, no my już mieliśmy hulające programy socjalne, które Prawo i Sprawiedliwość zdążyło wprowadzić w swoich poprzednich rozdaniach i poprzednich decyzjach, zanim koronawirus powstał, tak? No także, nikt nie wiedział, panie pośle, jak walczyć z tym koronawirusem. Nikt nie wiedział, z czym to się je. Nikt byli nie był tacy, którzy mieli inne pomysły. Byli tacy, którzy mieli inne pomysły, no ale jakiś pomysł trzeba było wybrać, tak, na ten, czas. I ja stwierdzam, że Prawo i Sprawiedliwość wybrało źle. No ja tutaj, ale już nie chcę się wdawać w długą dyskusję na ten temat. Pan uważa, że dzisiaj właśnie rzucony przez Jarosława Kaczyńskiego temat LGBT i no, poruszany przy każdej okazji, bo tak prezes sobie rzeczywiście przypomniał z przytupem o LGBT, że to jest temat zastępczy, ale właśnie, ale tli się konflikt gdzieś tam w tej Zjednoczonej Prawicy. Czym to się skończy? Zbigniew Ziobro odpłynie do Konfederacji, czy nie odpłynie? Nie, Zbigniew Ziobro nie odpłynie do Konfederacji, bo ta dyskusja zawsze jest wywoływana przy okazji tego, gdzie oni się jakoś kłócą. Ale no proszę brać pod uwagę to, że Konfederacja to jest ugrupowanie, co prawda składkowe, ale jednak ludzi, którzy wszyscy mają... No dlatego mają... jeszcze jedna część składowa może... Tak, tylko nie ma wśród nas socjalistów. Nie ma wśród nas ludzi, którzy głosują przeciwko rozwiązaniom wolnorynkowym. Solidarna Polska to jest partia, która jest gospodarczo-lewicowa. Oni są po prostu antyunijni i tutaj jesteśmy w stanie się w jakiś tam sposób z nimi dogadać. Natomiast absolutnie nie jest to partia wolnościowa. Oni nie mają za sobą ani jednego wolnorynkowego głosowania. 100% ich głosowań to są głosowania zgodnie z linią partii Prawo i Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o wszelkie rozdania, rozwiązania socjalne, wszelkie podwyżki podatków i tak dalej. Więc nie mamy o czym mówić. To nie są dla nas partnerzy do współpracy tak bliskiej, jak na przykład współpracujemy my wewnątrz Konfederacji. Nie ma takiej możliwości. Więc nie ma sensu też o tym dyskutować za bardzo, bo to wiem, że to jest jakoś tam wykorzystywane medialnie, ale powinniśmy naprawdę uświadomić sobie, że Konfederacja to jest partia ideowa. My mamy bardzo konkretne założenia gospodarcze przede wszystkim i to nam przyświeca w głosowaniach. No nie widzę posłów na sali w tym momencie w Sejmie, którzy byliby w głosowaniach z nami zgodni na tyle, żeby móc w ogóle myśleć o zapraszaniu ich w nasze szeregi. A czym zakończy się ten konflikt w Zjednoczonej Prawicy? Czy mamy do czynienia z teatrem i z taką grą pozorów, czy rzeczywiście to może się zakończyć jakąś zmianą na przykład premiera na Mariusza Błaszczaka? Nie, no taka zmiana myślę, że nie. Znaczy Mateusz Morawiecki ma w tym momencie bardzo silną kartę i oczywiście nie jest to człowiek z wnętrza i tego starego PC, które tam do dziś decyduje o wszystkim, ale myślę, że też z drugiej strony oni nie mają do końca koncepcji, co dalej będzie, gdy Jarosław Kaczyński odsunie się w cień, ale też z drugiej strony Jarosław Kaczyński nigdzie się nie wybiera. To, że on przestanie być teraz tam, czy przestał być teraz członkiem rządu, no on ich po prostu pilnował, żeby się nie żarli na każdym spotkaniu Rady Ministrów. Proszę? Mówię, nie upilnował. No właśnie nie upilnował i to oznacza, że jego obecność tam jest całkowicie niepotrzebna. Oni po prostu będą się w jakiś tam sposób żreć. Tylko pytanie, czy to żarcie się nie jest skierowane w stronę właśnie zdobywania wyborców. Bo
no, Solidarna Polska, która mówi językiem Konfederacji w pewnych aspektach, tak? Jak myśliśmy na marsze przeciwko przymusowym szczepieniom, to oni nagle byli partią, która jest przeciwko przymusowym szczepieniom, chociaż, no, chociaż oczywiście w Prawie i Sprawiedliwości podejmują wszystkie decyzje, które są związane z tą tak zwaną walką z koronawirusem, tak jak Prawo i Sprawiedliwość kazało. Więc no, nie wiem, do jakiego stopnia jest to teatr, ale myślę, że dosyć duży, bo chodzi o to, żeby przyciągnąć ponad 40% wyborców. A to takie łatwe nie jest, gdy jest się partią intelektualnie tak nieestetyczną. Intelektualnie nieestetyczną? No tak. No tak, no to Prawo i Sprawiedliwość pierwszą swoją kadencję w 2015 wygrało absolutnie przypadkiem. To, że oni zdobyli samodzielną większość, wynikało no tak, tylko to dlatego, z tego, że Leszek Miller podjął złe decyzje. No taka prawda. Tak, no i oni doskonale wiedzieli, że im się to przypadkiem trafiło, więc jedyna szansa, żeby utrzymać poparcie, to jest po prostu przekupić wyborców, a najlepiej, najłatwiej się ich przekupia ich własnymi pieniędzmi, dlatego wymyślono te wszystkie programy z plusem. I do dziś jest tak, że partia Prawo i Sprawiedliwość to jest strażnik tego, że te pieniądze dalej będą płynęły. Podczas gdy wszyscy inni chcą to zabrać. No ale to jest akurat skuteczne i sprytne, jak... Tak, jest to, znaczy, no ja nie twierdzę, że jest nieskuteczne, ja twierdzę, że jest cyniczne. A to jest inna sprawa, ale polityka jest cyniczna i pan doskonale o tym wie jako polityk. Nie każdy z nas. Niektórzy po prostu chcą, żeby wszyscy zdrowi byli i żeby lepiej im było.